W ramach międzynarodowego projektu kulturalnego Jeszcze Ojbień Śnieżka w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze młodzież z Polski, Czech i Niemiec przedstawiła polską premierę spektaklu Dom na rozdrożu. Była to swego rodzaju podróż po meandrach komunikacji między młodymi ludźmi, podczas której głównymi językami porozumiewania się był język ciała i emocji. Sprache ist eine Reise, czyli język jest podróżą. Na tym opierało się całe przedstawienie. Był wąż, który wszystko psuł i była księżniczka, która nie rozumiała zdania język jest podróżą. I my jako grupa, jako wspólna jedność, wielka całość, próbowaliśmy jej przekazać, co to oznacza i koniec końców się udało. Przekroczyliśmy to, że nie rozumiemy języka tego, którym mówimy, ale rozumiemy nasze emocje, rozumiemy mowę naszych ciał. Pomimo właśnie tej bariery językowej, bo mówimy w innych językach, jakoś potrafimy się wspólnie już dogadać, już się porozumiewamy nie poprzez język, tylko już nawet inaczej, mamy swoje kody. Przygotowania do przedstawienia trwały prawie 2 lata i to, co stanowi o jego wyjątkowości, to fakt, że jego scenariusz powstawał na bieżąco. To przedstawienie do pewnego momentu powstawało rzeczywiście bez scenariusza, jak gdyby. Ono jest o problemach komunikacji i okazuje się, że nie rozumiemy, co do siebie mówimy, ale rozumiemy emocje, które przekazujemy między sobą. Jest bardzo dobrze, kiedy młodzież dostaje temat i może się z nim zmierzyć. Może stworzyć swój własny scenariusz, swoją własną koncepcję na przedstawienie teatralne. To rozwija. A początki nie były łatwe. Nie byli gotowi na to. No myśleli, że przyjdzie ktoś ze scenariuszem, rozda rolę i powie, stajesz tu i mówisz to. A ja przyszedłem i mówię, no poimprowizujmy, pobawmy się. W ogóle nie grajmy, tylko spróbujmy być na scenie. Dla nich to było trudne, a teraz tak pięknie są, że ja mam niekiedy łzy w oczach, jak na to patrzę i gęsią skórkę. Dlatego też opinie po spektaklu mogły być tylko jedne. Patrząc na tych ludzi, na te emocje, jakie pokazywali, to było coś niesamowitego. Właśnie pokazali ten język, że ten język to jest właśnie podróżą i to jest niesamowite przeżycie widzieć tych ludzi, jak oni próbują znaleźć ten wspólny język. Polskę w tym wydarzeniu reprezentowali jeleniogórzanie z młodzieżowej sceny dramatycznej Teatru Norwida.